W związku z powyższym konkluzja moja jest następująca. Mimo tego, że długo prowadzone były prace nad tą ustawą, niestety nie udało się, niestety nie udało się osiągnąć czegoś, co ja bym nazwał społecznym kompromisem. Nie było wysłuchania publicznego, bo nie zgodzono się na to wysłuchanie publiczne. Projekt był przedłożeniem poselskim, co w oczywisty sposób ograniczyło także proces konsultacji społecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, i w istocie takich szerokich konsultacji społecznych nie było. Projekt ten no nie uzyskał, jak widać, szerokiej społecznej akceptacji. To powiem Państwu tak. Kiedy się prześledzi te listy protestacyjne, które przyszły, dotyczące różnych części i różnych rozwiązań, które są w tej ustawie, poczynając od tego, że Ostateczną decyzję w kwestii dopuszczenia organizacji jednak będzie podejmował kurator, oceniając to prawda z punktu widzenia zgodności z prawem, ale jednak kurator, czyli jednak ten element, jak podkreślają tutaj protestujący biurokratyczny i, i element władz, a nie rodzice, którzy mieli mieć tutaj swobodę i wolność decydowania według swoich przekonań. To podnoszona jest także kwestia i nauczania domowego i różne inne zagadnienia. Protesty są składane przez organizacje i podmioty, jeżeli chodzi o spektrum ideologiczne, proszę Państwa, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Całe spektrum. Z każdej strony sceny politycznej podmioty znajdują w tej ustawie punkty, co do których mają bardzo poważne wątpliwości i wobec których protestują. No, krótko mówiąc... Na pewno jedną rzecz można o tej ustawie powiedzieć. Nie zapewnia tego, na czym mnie bardzo dzisiaj zależy. Zależy mi na tym, żebyśmy mieli po prostu spokój. Mamy dzisiaj wojnę, podkreślałem to już wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy. Mamy dzisiaj wojnę za naszą wschodnią granicą. Mamy dzisiaj niestety dodatkowo także i kryzys gospodarczy, związany także i z tą wojną, z wzrostem cen energii. Olbrzymi niepokój. Mamy bardzo, bardzo kosztowne, Kredyty, które powodują ogromny wzrost kosztów codziennego utrzymania rodzin, ludzie są niespokojni. Nie potrzebujemy w Polsce dzisiaj dodatkowych napięć, napięć niepotrzebnych zupełnie. W związku z powyższym, proszę Państwa, podjąłem decyzję o tym, że nie podpiszę tej ustawy. Odmawiam podpisania tej ustawy. Rozumiem, że jakaś część osób będzie zawiedziona, ale rozumiem, że jakaś część, duża część naszego społeczeństwa uspokoi się także dzięki temu, że ta decyzja jest taka, a nie inna. Potrzebujemy dzisiaj spokoju. Tak jak potrzebujemy spokoju w Unii Europejskiej, tak jak potrzebujemy spokoju politycznego w Polsce im mniej będzie tarć i awantur, tym lepiej. Tak samo potrzebujemy spokoju społecznego. I proszę, żeby pracować w taki sposób, żeby ten spokój społeczny mógł być zachowywany i żeby ludzie mogli mieć też spokojne święta. Bardzo dziękuję.